Debile! Zawsze byli, są i będą, ale nie muszą za każdym razem psuć wam bitew. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś chciałbym omówić temat bardzo kontrowersyjny, czyli ogłuszenie od sojuszniczej artylerii. Na pewno wiecie o tym, że w grze nie ma już uszkodzeń od sojuszników i okej, artyleria nawet jeżeli was trafi, no to nie zrobi wam gigantycznych szkód, ale ogłuszenie dalej jest i czasami to potrafi bardzo zirytować. W tej bitwie pokażę wam sytuację, gdzie po prostu gościu się na mnie skupił i chciał mi zrobić kuku, chciał mi no tą bitwę zepsuć, uniemożliwić zrobienie fajnego wyniku, ale zdarzają się sytuacje, że po prostu gracie sobie randomka, dochodzi do sytuacji 1 na 1, wy rywal, macie porównywaną liczbę HP i w pewnym momencie wasz sojusznik w arcie myśli sobie: ty, ja mu pomogę. Oddaję strzał, ale niestety pocisk ten nie leci po myśli waszego sojusznika w arcie i trafia w was. Nie robi wam krzywdy, nie zabiera wam HP, ale was ogłusza. I przez to ogłuszenie wy przegrywacie, bo nie macie już apteczki. Co wtedy? Pewnie założy się, że w takim momencie macie ochotę wziąć słuchawki i rzucić je na drugą stronę pokoju w ścianę. Albo kuchni, jak to jest u mnie. Kumacie, czacze, rozumiecie problem. No czasami po prostu przez to, że sojusznik jest nieodpowiedzialny, widzi na przykład, co je poradzicie, ale jednak, no chce, wiecie, zrobić damage, trafia w was, wy tracicie HP. Nie, ale przegrywacie starcie, bo ładujecie pół godziny. No i właśnie do tego dążę. Czy to ogłuszenie od sojuszniczej arty powinno w World of Tanks pozostać? Bo według mnie, nie widzę po prostu powodów, aby to w grze miało pozostać. Tutaj widzicie już, że mój sojusznik w arcie po prostu, no, zaczyna pracować nad tym, aby tą bitwę mi rozwalić, no ale na razie mu się nie udało. Oddaliśmy piękny strzał w Progetto, choć apteczkę na razie musimy sobie pożegnać na 80 sekund. Została użyta tak, aby ten efekt skasować, no ale nie będę mógł używać jej aż tak często, jakbym chciał. No niestety, GWS to ładuje troszkę szybciej. Będę chciał, moi drodzy, was zachęcić do dyskusji, więc pozwólcie, że teraz wytłumaczę co i jak, ale wcześniej podstawowa informacja. Teraz na ekranie widzicie już, kto wygrał ostatniego giveawaya na myszkę od HyperX'a, a dziś będę miał dla was do rozdania dwa razy po 500 zł. Wystarczy tylko, że subskrybujecie ten kanał, polubicie ten film i napiszecie komentarz z odpowiedzią na pytanie, czy chcielibyście, aby Wargaming usunął ogłuszenie od arty dla sojuszników. Tak, nie. Możecie się rozpisać, będzie mi bardzo miło, ale jeżeli tego nie zrobicie, to też będzie spoko. Po prostu chciałbym wiedzieć, czy chcielibyście to dziadostwo dalej w grze. Bo ja nie. Teraz tak sobie pomyślałem, że może Wargaming ma na celu skłonić artylerzystów do podejmowania takich, wiecie, słusznych decyzji, że okej, tu jest ryzyko, że niechcący trafi sojusznika, no to jednak nie strzeli. Ale czy jakikolwiek arciarz myśli w ten sposób, serio, czy większość arciarzy myśli w ten sposób, czy a może niechcący trafi sojusznika i zabiorę mu troszeczkę przodowania, nie sprawię przypadkiem, że będzie łatwym łupem, bo będzie jeździł jak krowa. No, czy ktoś tak faktycznie myśli? Bardzo mało osób tak myśli. Ja czasami, jak gram artą, nawet niechcący potrafię sojusznika trafić z ogłuszeniem i tymczasowo, wiadomo, obniżyć jego możliwości, jego parametry. A co dopiero arciarze, którzy, mówię, po prostu walą na oślep i czasami potrafią wam totalnie rozwalić bitwę, sprawić, że przez to, że idziecie bardzo wolno, obracacie się bardzo wolno, jesteście objechani i padacie. Kłamacie, czacze, no mało kto w sumie bierze na to poprawkę. Nie mówię, że wszyscy z was, nie mówię, że w ogóle wy, ale no większość jednak ma to totalnie w dupie. Taka jest prawda. Dlatego ja na przykład dążyłbym do tego, aby tego dziadostwa nie było. No ale to jest takie moje widzimisię. Nie mówię, że nasza opinia cokolwiek zmieni, ale na pewno może skłonić Wargaming do rozważenia tego problemu, bo to według mnie jest problem w grze. No to jednak jest totalnie niepotrzebne. Szczególnie, że i tak już włączono uszkodzenia dla sojuszników, to tym bardziej po co komu ogłuszenie dla sojuszników. Gdyby ktoś pytał, o co chodzi w tej bitwie, to po pierwsze, tutaj mam bitewkę na mapie Murowanka, mapa trudna dla lodówki i jestem tutaj w trakcie, moi drodzy, wyzwania. Wyzwanie, jakim jest wbijanie
3 odznak biegłości na lodówce Fale 4500 H2. Wyzwanie to już robię kawałek czasu, no jest to wyzwanie bardzo trudne, bo bitwy są bardzo mieszane. Raz mam serię 2 odznaki mistrzowskie, pierwsza klasa, a potem mam serię 2 bitew po 0, gdzie ulewam się, zostaję wykryty i padam, bo na lodówkę wykryć łatwo, a dingnąć to nie dingnie, więc i Arta potrafi szybciutko wyłączyć nas z bitwy, strzał po 1300. I kurde, co? Co? Zdarzają się naprawdę regularnie, także rozumiecie problem, no po prostu trudno jest tym robić regularnie dobre wyniki. Czołgiem ciężkim się da, ale tym jest mi niezwykle trudno. Szczególnie jak trafiam takich gagatków w GWS, to gościu już 5 razy mnie poczęstował ogłuszeniem. Szkurde, nie ma litości, co nie? Nie ma uczuć, nie. No gość ogólnie, no mówię, nie przepada za mną delikatnie mówiąc i no chce mi zrobić kuku. Oczywiście, no nie jest to tak poważna szkoda jak kiedyś, no ale jednak to dalej irytuje. Najgorsze jest to, że wiecie, czasami chcesz oddać fajny strzał, jest okazja, a tu ogłuszenie, apteczki nie ma i co? I dupa. Dupa zbita. Więc te strzały w Estonii dość, że są same w sobie trudne, no to jeszcze wchodzą raz na ruski rok. Ładujemy kolejny pocisk. Apteczka już jest. Szukałem przystrzału na S100. To jest, słuchajcie, tam ponad 500 metrów, więc to naprawdę jest trudny strzał. Ale kombinuję, cały czas kombinuję. Myślałem sobie nad tym, czy może przypadkiem nie wyjechać temu obiektowi 279 RLI od boku, ale na myśl, że jak wyjadę, dostanę od swojej arty, od arty rywali, no... Uznałem, że w dupie z tym nie robię tego, to jest bez sensu, za duże ryzyko, okej? Okay? Jeśli gdyby tylko jedna arta rywali mnie poczęstowała, to pół biedy, ale dwie arty, użyję apteczkę na swoją artę, arta rywali mnie poczęstuje i co, i będę porobiony. Czekałem na taką okazję jak teraz, S100 pokazuje się, no, prawie że całkowicie odsłonił i wieżyczkę, i kadłub, no i strzał wylądował idealnie za 754, na tym S100 zrobiliśmy już prawie 1500 damage'a. Nawet nieźle, jako że to jest strzelanie z dystansu, no, dla lodówki bardzo dużego. Lodówka nie raczej rzadko kiedy trafia 100 metrów, to jest cud. I tutaj dzieje się moment bardzo ważny w tej bitwie dla nas, moi drodzy. Dojeżdża do nas early, ja otrzymuję strzał od sojuszniczej arty w GWS-100, jestem ogłuszony, nie używam apteczki bardzo celowo. Nie chciałem, ponieważ wiedziałem, że zaraz mogę dostać od arty rywali, no ale jako, że K91 wyjechało tutaj, uznałem, że no nie mam czasu i tak już jest po mnie, więc użyję tej apteczki, była ona użyta za późno przez to. No i teraz jestem już bez pocisku. Z kalafiorem na koncie i praktycznie bez HP. Do przodowania paręnaście sekund liczyłem, że może jeszcze zdążę trafić tego K91 albo STRV-a. Niestety nie mogę wystarczająco podnieść działa, oddaję szybki strzał w obawie, że rywal mnie wyprzedzi i niestety pocisk ląduje na ziemi. Po ptokach. Koniec bitwy dla mnie. 3000 uszkodzeń. Bitwa mogła być dużo, dużo lepsza, gdyby na przykład ich Erli padł od naszej arty. Nasza arta uznała, że można robić coś lepszego, na przykład strzelać sojusznika. I bitwa byłaby także lepsza, gdybym, wiadomo, gdybym ja mógł pokazać swoje 100% możliwości. Tutaj było to jakieś 50% możliwości. No taka prawda. Także czekam, moi drodzy, na wasze komentarze, na wasze opinie na ten temat. Jestem ciekawy, co o tym myślicie. I cóż, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Piąteczka, cześć.